Pacjenci, którzy przeszli COVID-19, często nadal wymagają opieki. Przejście choroby nie musi bowiem kończyć kłopotów ze zdrowiem. Powikłania najczęściej dotyczą uszkodzeń płuc, serca czy układu nerwowego. Zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest duże. Przekonali się o tym we Wrocławiu, gdy kilka tygodni temu ruszyła poradnia. Olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu świadczenia i na tego typu poradnie, ponieważ we Wrocławiu w pierwszym dniu utworzenia takiej poradni zgłosiło się 100 osób, więc jak widać, jak bardzo poważny jest to problem. Stąd otwarcie poradni oficjalnie dziś w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Jest to poradnia, która będzie na podbudowie poradni gruźlicy i chorób płuc, przy współudziale różnego rodzaju specjalistów. Będzie tam opieka skoordynowana, m.in. gastrologiczna, neurologiczna, a nawet psychiatryczna, w warunkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. W ramach współpracy pomiędzy szpitalami marszałkowskimi podpisaliśmy porozumienie z Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc na zabezpieczenie leczenia chorych w cięższym stanie. Jak zaznaczają przedstawiciele legnickiej lecznicy, od początku pandemii trafiło tu kilkuset pacjentów zarażonych COVID-19, z których spora część skarżyła się na powikłania. Otwarcie poradni było zatem kwestią czasu, by zapewnić opiekę coraz większej grupie mieszkańców w dobie pandemii.